Samobójstwo skrok dawnego czasu, choć we fragmentach zwracają uwagę swoją specyfiką małomiasteczkową architekturą murowanych bądź drewnianych domów. Senne małe miasteczka, dzisiaj często sprowadzone do roli wsi lub borykające się z problemami swojej często odzyskanej miejskości. Wiele z tych osad zachowało miejski układ urbanistyczny z placem rynkowym pośrodku, z szachownicą uliczek, przy których znajduje się kilka sklepów, kilka wypożyczalni wideo, bar lub restauracja, jak przed wiekami pełniąca rolę karczmy. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś mogło być inaczej, że kiedyś życie tu płynęło innym rytmem. Do takich właśnie miasteczek na północnym Mazowszu należy Bieżuń. Położony z dala od szlaków komunikacyjnych, od większych miejscowości, rozwijał się i rządził wedle swoich praw i zasad. Był praktycznie samowystarczalny. Wielkie wydarzenia go omijały. Jednak można tu spotkać wątki naszej narodowej historii. Z Bieżuniem wiąże się nazwisko znakomitego rodu Działyńskich, działaczy patriotycznych, społeczników. Tu też mieszkał przez pewien czas Andrzej Zamoyski, wielki kanclerz koronny, organizator Komisji Dobrego Porządku. Jako pierwszy w Polsce oczynszował chłopów w swoich bieżuńskich dobrach. Pierwsze, najdawniejsze wiadomości o Bieżuniu pochodzą z pierwszej połowy XVI wieku. W starych kronikach można przeczytać o osadzie znajdującej się na lekko wzniesionej skarpie przy drodze między Raciążem a Rypinem. W tutejszym muzeum, które nazwane jest Małego Miasta, znajdują się faksymilia dokumentu Stanisława Augusta, który stwierdza, że oznajmiamy niniejszym listem, iż Andrzejowi Zamoyskiemu pozwalamy w dobrach swoich miasto na wzór innych miast koronnych zakładać, postawić, budować wedle swojego upodobania, towary tamże zwozić i sprzedawać. Miasto takowe, które tym sposobem urządzone mianować się będzie Bieżuń wiecznymi czasy i mieć będzie pieczęć z literami do stwierdzania faktów, listów i spraw miejskich. Z dawnych dokumentów w muzeum możemy obejrzeć przechowywane gdzieś w prywatnych zbiorach, a później przekazane tu książki meldunkowe, kwity opłat w kasie miejskiej za użytkowane grunty. Wybucha powstanie styczniowe. Bieżuń w tym czasie ma już ponad 2000 mieszkańców. Wielu z nich bierze czynny udział w walkach przeciwko zaborcom. Jednakże powstańcze siły są za słabe, aby zwyciężyć. Brakuje broni, amunicji. Początkowe potyczki przynoszące zwycięstwa powoli zamieniają się w porażki. Triumfują zaborcy. Bieżuniowi, tak jak i wielu innym polskim miastom, którego ludność brała udział w powstaniu, władze carskie odbierają prawa miejskie. Położony z daleka od kolei i ważniejszych dróg, Bieżuń niedoinwestowany nie ma żadnych szans na intensywny rozwój, jednak w dalszym ciągu jest miejscem lokalnego handlu. O jego znaczeniu dla ówczesnej mieściny nie potrzeba nikogo przekonywać. Powstają sklepy i co najważniejsze z wystrojem, którego nie powstydziłaby się stolica. W tym czasie tworzą się w Bieżuniu zalążki klasy średniej. Bogaci mieszczanie wykupują prywatne dobra bieżuńskie. Tak więc w licytacji z 1872 roku właścicielem miasta staje się Ignacy Oborski, który następnie odsprzedaje je Annie Flatau. Kolejnym właścicielem jest Albert Weitz, płocki kupiec z pierwszej gildii. Kontraktem zaś z 1880 roku właścicielem części miasta zostaje Józef Kułak. On też zaczął kawałek po kawałku rozprzedawać ziemię. To też powoduje, że do Bieżunia zaczynają masowo przybywać przybysze z innych miast. Ludzie często z kapitałem. Wraz z nimi zaczynają się również osiedlać Żydzi. Niebawem diaspora żydowska liczy tu kilkuset mieszkańców. Zajmują się oni przede wszystkim handlem, a także drobnym rzemiosłem. W okolicy zaczynają słynąć ich warsztaty garbarskie, szewskie i sukiennicze. Ta grupa społeczna tworzy swoisty klimat i atmosferę w mieście. Dodaje mu kolorytu. Na ulicach często można spotkać postacie w czarnych chałatach. W Bieżuniu powstaje synagoga. Wydawana jest również gazeta w języku jidysz. Trudno powiedzieć, jak dalej potoczyłyby się losy tej ludności, gdyby nie ostatnia wojna światowa. Niemcy wysiedlili Żydów z Bieżunia. Tylko nieliczni przetrwali. Jednak już nie powrócili do tego miasta.
Pozostały po nich tylko te pamiątki. Ale wróćmy jeszcze do Bieżunia sprzed 100 lat. Systematycznie się on rozwija. Powstają nowe domy, nierzadko murowane. Jednak większość z nich buduje się z drewna, taniego i dostępnego surowca. Władze współczesnego Bieżunia, tak jak ich poprzednicy sprzed lat, borykają się z wieloma trudnościami i kłopotami. Tu, jak w Soczewce, skupiają się problemy nurtujące nasze całe społeczeństwo. Najważniejszym jest bezrobocie. Upadające zakłady spowodowały masowe zwolnienia ludzi. Te, które jeszcze pozostały, nie mogą zatrudnić wszystkich chętnych do pracy. Do takich należy m.in. zakład produkcji mebli kuchennych. Produkuje je na zamówienie. Choć jest zbyt i przedsiębiorstwo ma pakiet zamówień na kilka miesięcy, to z powodu braku urządzeń produkcyjnych nie może zatrudnić nowych ludzi. Pracuje tu tylko 16 osób. Niegdyś w tej ogromnej hali konserwowano meble i przedmioty zabytkowe. Taki też był cel jej budowy. Nie zaniechano jednak w tym budynku działalności, dla której został on wybudowany. W małym pomieszczeniu dwóch ludzi przywraca świetność starym przedmiotom. Jest to często iście syzyfowa praca. Praktycznie z zegarmistrzowską dokładnością trzeba często odwzorowywać zniszczone fragmenty ornamentyki kilkusetletnich przedmiotów drewnianych, szczególnie często pochodzących z okolicznych kościołów. Tu też przywraca się do świetności meble, a także inne przedmioty codziennego użytku. Jak widać, zapotrzebowanie na te usługi jest. Mało kto wie, że Bieżuń i jego okolice to największe w Polsce zagłębie drobiarskie. Przynosi ono nie tylko zyski właścicielom kurników, ale przede wszystkim daje zatrudnienie dość znacznej grupie osób. Pracę tu, i to w dodatku stałą, co też ma duże znaczenie, ma co najmniej 600 osób. W kurnikach czy ich obsłudze pracują przeważnie kobiety. Ze 120 kurników, bo tyle mniej więcej jest w okolicy, codziennie do dużych aglomeracji miejskich trafia blisko 4 miliony jajek. Wielu też hodowców ma podpisane międzynarodowe umowy na ten kruchy towar. Szkoda tylko, że w okolicy Bieżunia nie znajdują się żadne zakłady przerabiające tu wyprodukowany surowiec. Niezałatwionym do końca problemem jest przynależność bieżuńskich obiektów oświatowych. Jeden z nich znajduje się vis-a-vis Urzędu Miasta. Codziennie przechodzą obok niego przedstawiciele władz. Jak do tej pory nie poczyniono żadnych kroków, aby skomunalizować grunt wraz z rozwalającym się budynkiem. Ten stan trwa już od kilku lat. Podobna sytuacja jest ze starą szkołą podstawową. Być może teraz, gdy gminy przejęły utrzymanie obiektów szkolnych, sprawa przejęcia tych dwóch rozwalających się budynków nabierze tempa. A grunty, na których one stoją, są bardzo interesujące, bowiem znajdują się w centrum miasta. Za sprzedaż ich można by wziąć całkiem ładny grosz. W Bieżuniu jest dostateczna ilość szkół. Jest natomiast nadmiar nauczycieli. Problemem, który ostatnio zaczął nurtować tutejsze środowisko pedagogiczne, to ciągle zmniejszająca się ilość chętnych do nauki w miejscowym liceum. O ile ta sytuacja się nie zmieni, istnieje groźba likwidacji tej szkoły średniej, jedynej zresztą w tym mieście. Kierownictwo tej placówki szuka więc nowej formuły. Jest projekt kształcenia tu przyszłych kadr dla potrzeb samorządowych gmin i powiatów. Powoli, a jednak coś w tym mieście się zmienia. Jak będzie się tu żyło, wszystko zależy od mieszkańców, a przede wszystkim od tych najmłodszych. Oni to za kilkanaście lat będą decydować, czego pragną i będą rzeczywistość zmieniać. W tej chwili stąd często wyjeżdżają do innych miejscowości. Tam próbują sobie organizować życie. Ale jednak coś ciągnie tu do Bieżunia, w którym się wychowali i poznawali świat. Bieżuń liczy sobie w tej chwili ponad 2000 mieszkańców. Dla nich jest taką małą ojczyzną. Wiele młodych osób nie zrezygnuje z niej i nie porzuca. Świadczy o tym m.in. fakt istnienia przy Ochotniczej Straży Pożarnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Ci młodzi ludzie z zapałem przychodzą na próby i musztrę. Jak twierdzą,
chcą zostać w Bieżuniu, bo drugiego takiego miasta nigdzie nie znajdą.